Proszę, chciałbym podziękować wielebnemu księdzu proboszczowi za to, że nas tu przyjął, że nam tutaj umożliwił to spotkanie również po mszy świętej. Serdecznie tam rodzinę Płomienia, syna, wnuki. No i moich kolegów z organizacji Rzeczenie Wolność i Niezawisłość, kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dzięki nim mamy tą oprawę wizualną, bo przywieźli ze sobą wystawę poświęconą Danu Cieśników i co potem będzie czas po kilku tutaj naszych wystąpieniach ją sobie obejrzeć dokładnie. Ta wystawa zostanie jeszcze, proszę księdza, na parę dni, myślę, że za dwa tygodnie. Także tutaj będzie możliwość, proszę przekazać znajomym, jeśli by chcieli ją obejrzeć, że będzie możliwość wejścia i obejrzenia jeszcze, myślę, że za dwa tygodnie. Szanowni Państwo, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was takie dwa punkty tej mini konferencji. W pierwszym Grzegorz Karpiński, który staje się tutaj specjalistą od płomienia pomału, zaprezentuje biogram Jana Grudzińskiego, nad którym naukowo pracuje już od kilku ładnych miesięcy, więc co jakiś czas odkrywa nowe rzeczy. Mam nadzieję, że też coś nowego dzisiaj usłyszymy. Następnie Artur Piekarz z Instytutu Pamięci Narodowej opowie o poszukiwaniach szczątków żołnierzy wyklętych na ulicy Unickiej w Lublinie. Tam byli grzebani bezimiennie, były zgrzebiane ofiary Urzędu Bezpieczeństwa. Do wielu sukcesów już ekipa lubelska w tym odkrywaniu może się pochwalić. Myślę, że może coś też o płomieniu mogą nam powiedzieć, czy mają przypuszczenia, gdzie on może być złożony i czy w niedługim czasie uda się te szczątki odnaleźć, pochować w odpowiednim miejscu i opisaniu. Także nie przedłużając, Grzegorz, zapraszam Cię tutaj.